Słuchajcie, prosiliście o nią 1000 razy, zapraszałam ją 2000, ale wreszcie przyjęła zaproszenie i oto jest! Bardzo witam. Proszę, Agnieszka Radwańska, no i wspaniały odcinek z jej udziałem, Śluby Gwiazd. No, powiedziała dużo. Tak, tego nigdy nie mówiłam nikomu, także myślę, że zaskoczę tutaj wiele osób. Zapraszamy Was na ten wyjątkowy odcinek. Tak. No bardzo cieszę się, że jesteś. Ja dziękuję za zaproszenie. Zwłaszcza, że jesteś młodą mamą, więc trudno o czas. No tak, faktycznie, ale fajnie też się wyrwać z domu. Agnieszko, tak naprawdę mam do Ciebie milion pytań, bo Twój ślub był no, absolutnie jednym z najważniejszych wydarzeń tego 2017 roku. I zacznę tak trochę niestandardowo, no bo jesteśmy u mnie w Concept Store, jesteś pomiędzy znowu sukniami ślubnymi. Jak się z tym czujesz i jak wspominasz ten czas wyboru swojej sukni ślubnej? Faktycznie to był dość intensywny czas, ponieważ ja swoją sukienkę robiłam 8 miesięcy. Trwało to sporo, aczkolwiek było tak dużo szczegółów, detali, których tutaj też obserwuję, patrząc na te sukienki dookoła nas. Ale chciałam faktycznie mieć sukienkę taką wyjątkową, żeby wszystko się zgadzało na ostatni guzik i faktycznie tak było. I ogólnie praca nad tą sukienką trwała 450 godzin. Ty zdecydowałaś, że tą Twoją suknię ślubną wykona Agnieszka Maciejak. Tak. Która jest bardzo znaną projektantką, ale jednocześnie nie jest taką osobą, która od razu kojarzy nam się z modą ślubną. Tak. Dlaczego ona? Zawsze lubiłam projekty Agnieszki, nosiłam jej sukienki, aczkolwiek wiadomo, takie bardziej na normalne wyjścia, gale, wieczory. Ale Agnieszka robi suknie ślubne, ale faktycznie tak, że tak powiem... Dodatkowo. Dodatkowo. Wyjątkowo i rzadko. Tak, i tego jakby no, nie widać tak u niej w salonie, bo tym się nie charakteryzuje. Ale ona jest w ogóle taka bardzo ekstrawagancka w tych swoich projektach. Czy, tak. Czy ty na to liczyłaś, czy trochę się tego może bałaś? I to było tak, że pomysł był twój, czy jednak to od niej wychodziła ta propozycja, jak ta suknia powinna wyglądać? Było dużo rozmów i przeróżne były koncepcje i próby, i przemiarki. Ale ja też wiedziałam, czego chcę. Wiedziałam, że na pewno nie chcę skromnej sukienki. Musiało się świecić. Musiała być księżniczka. Także na swojej sukience miałam 6,5 tysiąca kamieni. 100 metrów tiulu było. Także to była oryginalna naprawdę sukienka. Czy była ciężka? Była ciężka i pamiętam to. Ten jeden moment. Oczywiście była przepiękna, czułam się wyjątkowo w tej sukience, ale ślub brałam w lipcu, wiadomo jaka wtedy jest pogoda. Tak. Gorąco było okrutnie i jak ściągałam tą sukienkę, zresztą z siostrą, bo sama nie byłam w stanie jej zdjąć, to aż miałam łzy w oczach po prostu ze szczęścia, że już mogłam się jej pozbyć, bo było mi tak gorąco w tej sukience. A który to był moment? Bo ty miałaś więcej niż jedną suknię. Ta pierwsza, tak. Najważniejsza to była sukienka od Agnieszki. Tak. Ale były jeszcze dwie. Tak, wszystkie od Agnieszki. Wszystkie od Agnieszki? Tak, tak. Okej. Okay. Ale ta pierwsza, rozumiem, była wielka i taka okazała, a te dwie, tak, pozostałe nieco skromniejsze. Tak. Ale nieco czy bardzo skromne? Może bardzo skromne to, to chyba nie. Nie, nie na ślub. Nie. Przede wszystkim druga sukienka miała być bardzo wygodna. Mhm. Od razu wiedziałam, że to ma być krótka sukienka, także ona przede wszystkim była do pierwszego tańca i do zabawy do białego rana. Mhm. Czyli zmieniłaś tą suknię pierwszą na drugą w którym momencie? Na pierwszy taniec wydaje mi się, że to była godzina gdzieś 22. Okej. Okay. A tak. Kolejna zmiana sukni nastąpiła? Już trzecia była na poprawiny, także aha, tak. Także ta druga sukienka była ze skóry, miała piórka, była w piórkach, tak? Brzmi obłędnie. Tak, i była tak lekka, tak wygodna, że po prostu no, czułam się w niej no, idealnie. I to był pierwszy taniec z tej sukience, już potem nie zmieniałam. Także myślałam potem, że ewentualnie jeszcze wrócić do tej okazałej wielkiej, ale mówię, nie, nie, już więcej nie. Pokonała cię. Tak,
Myślę, że tutaj 35 stopni zrobiło swoje. Niewiele rzeczy w życiu Agnieszkę pokonało, ale suknia ślubna tak. Tak, 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 dokładnie tak, tak. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Wspomniałaś sama o tym pierwszym tańcu. I to był ważny element na waszym weselu. Tak. I on był wyjątkowy, i on był inny, i w ogóle on krążył w sieci i robił furorę. No tak, ja do tego podeszłam w ogóle tak bardzo zabawowo, bo nie wyobrażałam sobie siebie, bo też według mnie, do mnie by to nie pasowało, żeby tańczyć na przykład walca, albo coś wolnego, coś romantycznego. No nie, to nie my. To okay. Absolutnie nie my. I od razu wiedziałam, że to musi coś być strzelonego, coś z jajem, żeby rozkręcić tą imprezę, nie tak, żeby za chwilę tam wszyscy zasnęli, tak. I był taki wolny początek, pamiętam do Rihanny, a potem wszedł Ed Sheeran, Shape of You, tak. Ale no nie było za dużo czasu, żeby uczyć się kroków i tak naprawdę to były pojedyncze gdzieś tam godziny między turniejami, między treningami. Może ich było z 10 tak naprawdę, więc pamiętam... Taki talent, Aga. A to jeszcze pamiętam to jak teraz, jak dzień wcześniej, bo mieliśmy obiekt zarezerwowany dla nas na 3 dni, to był zamknięty dla nas obiekt. I oczywiście kilkadziesiąt osób pracujących dzień wcześniej nad salą. Wszędzie rusztowania, drabiny, kwiaty. Pamiętam to, żeśmy sami to odsuwali po prostu wszystko z tego parkietu i jeszcze pomiędzy tymi ludźmi robili próby, tak, z telefonu, gdzieś tam muzyczka, żeby nie zapomnieć tych kroków. Ale udało się, nikt niczego nie zapomniał. Raz pamiętam, za wcześnie oczywiście zaczęłam, ale potem nadrobiłam, więc było okej. Słuchaj, jak mi o tym mówisz, to zupełnie mi się przypomniała nasza historia. Też weszliśmy na salę i te rusztowania i też próbowaliśmy sobie zatańczyć, bo mój mąż mówi, Jezus Maria, a jakie to będą kierunki? Bo to nagle inaczej niż w sali. Nie ma lustra, prawda? Tak, więc trzeba się nagle zorientować w przestrzeni, gdzie jest przód, gdzie będą goście stać. I pamiętam, że mój mąż zawsze mówił, że na ślubie największym dla niego stresem, może nie na ślubie, ale w dniu ślubu największym stresem był dla niego pierwszy tak. Taniec. Dla mojego męża to samo, tak. Tak. Tak? I przemowa potem, tak. Także jak już te dwie rzeczy już poszły, to już po prostu... Odetchnął z ulgą. Tak. Tak. Znaczy powiedział, że przysięga i kościół nie był tak stresujący jak ten taniec. Nie, to dla mnie było bardzo stresujące. Ja tak naprawdę z kościoła nie pamiętam nic. Naprawdę? Nic nie pamiętam. Ale... Wszyscy byli zachwyceni ogólnie kościołem, wystrojem, księdzem, kazaniem. Kurczę, no nie pamiętam nic. Pamiętasz ten moment, kiedy tata prowadził cię do ołtarza? To pamiętam jeszcze tak, bo jeszcze nas grzało w to słońce przed tym kościołem i ja już chciałam wejść 3 razy, a jeszcze pani, która tutaj dbała o cały harmonogram, to jeszcze nie, a ja już chciałam, jeszcze nie. No tak, to było... Wszyscy myśleli, ale leci na tego cel, to już chce mieć go za męża, a tu słońce po prostu. Dokładnie. Tak naprawdę ty jesteś osobą, znaną w całej Polsce. I tak jak mówi się o ślubach gwiazd i o tym całym przygotowaniu, odpowiedniej ochrony, o tym zamieszaniu związanym z paparazzi, ty jako sportowiec doświadczałaś dokładnie tego samego. Czy tobie towarzyszył jakiś taki stres związany z tym, żeby właśnie fotoreporterzy wam w jakiś sposób nie zniszczyli tej imprezy, żeby nie wbili się do kościoła? Zapewniłaś sobie odpowiedni spokój, ochronę? Jak to wyglądało? Z tej strony bezpieczeństwa dla was tak naprawdę. No tutaj mam bardzo interesującą historię, która chyba nigdy nie wyszła na jaw. Wszystko było w tajemnicy robione tak naprawdę do czwartku. Wiele osób już wiedziało o tym wcześniej. Musiałam zaprosić niektóre osoby nawet rok wcześniej, żeby mogły przyjechać, przylecieć, dotrzeć. Tak jak wspominałam, ten obiekt był dla nas zamknięty przez 3 dni. Tam był hotel, sala, więc w ogóle byliśmy zamknięci przez te 3 dni. Tam nikt nie miał wstępu. Nawet z kosiem to jest trochę inaczej, bo niestety nie da się do końca wszystkiego zamknąć, jakby się chciało. Gdybym mogła, to bym zamknęła jeszcze 3 ulice dookoła tego kościoła, ale no niestety nie byłam w stanie. I było tak niefortunnie, że ktoś z mojej ekipy zostawił scenariusz, harmonogram całego ślubu. Gdzieś tak, że catering, który wjechał na obiekt, ktoś po prostu z tych chłopaków, bo podejrzewam, że byli mężczyźni, zrobił zdjęcie i sprzedał po prostu do prasy.
i podobno za naprawdę dobre pieniądze. I w piątek, bo to było dzień przed ślubem, wszystko wyszło. W prasie było wszystko. Menu, co, kiedy, jaki kabaret, jakie atrakcje. Wszystko było. Mój mąż nawet nie wiedział, co będzie jadł. Tak naprawdę dopiero się dowiedział właśnie z gazety. Tak. No to super. Lepiej późno niż co. I to było tak. No niestety... Ciebie to zdenerwowało, tak, zaburzyło twój spokój, czy stwierdziłaś, dobra, nieważne? Bardzo. Emocje? Byłam wściekła, ponieważ przez tyle miesięcy udało mi się to zatrzymać w tajemnicy i tyle osób pracowało przy tym ślubie, przy weselu. I naprawdę myślałam, że tak będzie do końca, że to będzie tylko nasz dzień i nikt się o niczym nie dowie. I nagle ja widzę w prasie po prostu wszystkie szczegóły naszego ślubu, po prostu czarno na białym, tak jak było zapisane w tym scenariuszu. Ręce opadły. Ręce opadły, no ale co ja mogę zrobić w piątek? Jedyne co mogłam, to podwoić ochronę. I tak też zrobiłam. Podwoiłam ochronę jak i przy kościele, jak i oczywiście przy całym obiekcie w Krakowie. I no cóż, wszyscy byli zebrani pod kościołem, więc wychodząc z tego kościoła, kamery, aparaty, no cuda. I wtedy powiedziałam do Dawida, no to chodź, staniemy na te 15 sekund, bo i tak te zdjęcia będą wszędzie, więc no po prostu zejdźmy i staniemy do zdjęcia, pocałujemy się i wsiądziemy i tak już nas więcej nie zobaczą. Więc czytając to, że ja zarobiłam na tym ślubie, albo że ustawiłam kogokolwiek, cokolwiek sprzedałam, jest największą bzdurą, jaką mogłam potem przeczytać. Nigdy w życiu bym nie sprzedała czegokolwiek, nigdy nie zrobiłam żadnej ustawki i nie zrobię nigdy. Już nie mówiąc o swoim życiu prywatnym, które naprawdę cenię sobie, że jest prywatne. A potem, kiedy już byliśmy na tym obiekcie, który był zamknięty, to był bardzo duży obiekt, bo ma tam kilka hektarów. Paparazzi próbowali wejść po prostu przez płot, przez bramę, jako inspekcja, jako jakiś inny gość. Przeskakiwali z drugiej strony, więc ta ochrona miała co robić, naprawdę miała co robić. Bo działo się naprawdę dużo i długo, bo przez parę godzin próbowali cokolwiek tam zrobić i się przedostać, więc... Czy ty się spodziewałaś aż takiego zainteresowania? Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałam w ten sposób i starałam się o tym nie myśleć, bo byłam tak zafascynowana i zdenerwowana swoim ślubem i weselem, żeby się wszystko udało, żeby było wszystko tak, jak sobie wymarzyłam, że nie myślałam, czy faktycznie to wzbudzi takie zainteresowanie, czy będzie więcej, czy mniej tych fotoreporterów, no ale próbowali wszystkiego. Myślałam. No to powiedz w takim razie, kto pomógł ci w tej organizacji? Tak naprawdę ja swoje wesele robiłam przez internet, przez e-maila, bo przez cały rok mnie nie było przecież w Polsce. To były pojedyncze dni, więc tak naprawdę degustację robiła moja mama, która nie do końca się dogadywała z kucharzem na początku, więc tam były może nie awantury, ale taka wymiana zdań i chyba 3 albo 4 razy była na degustacji. Ale co tam było nie tak? No coś tam jej nie pasowało i mówiła, mama, jak uważasz? Okay. Jak nie, to nie. Jak będziesz uważała, że to jest okej, okay, to wtedy klepniemy. Mm-hmm. To było jej zadanie. No ja nie byłam w stanie jeszcze do Krakowa przyjeżdżać, żeby posmakować czegokolwiek. No bez szans. A w ogóle była też taka sytuacja, że jedną przemiarkę robiłaby moja siostra, bo mnie nie było w ogóle w Polsce. Ale w końcu nie była gotowa, więc w końcu nie pojechała, ale była już gotowa, żeby pojechać na przemiarkę. A siostra jest troszkę szczuplejsza i wyższa o 5 cm. Także i były też takie sytuacje, bo ja nie byłam po prostu w stanie. Ale twoje pełne zaufanie do najbliższych członków rodziny. Oczywiście, widzę. No musiało tak być, no bo ja po prostu fizycznie no, nie byłam w stanie wszystkiego ogarnąć. Więc... Ale też oni byli bardzo pomocni i jakby stawali na wysokości zadania. Tak, na tak. Każde wyzwanie byli. Dokładnie tak. Więc no tutaj trzeba było sobie jakoś radzić, bo to jest środek sezonu. Tak naprawdę weekend, który był ślub, to był jedyny weekend w lecie pewny, że byłam w Polsce. Także ja nie miałam innego wyboru, jak tylko bać ślub w ten weekend. Ilu było gości? 130. No i wystaraliście się, żeby zapewnić im 100% komfortu i 100% atrakcji. I oczywiście tak. O koniu polskim przeczytaliśmy sobie. Tak. Ale skąd pomysł na kabaret? To akurat był prezent od dobrego znajomego, więc tutaj akurat to nie był mój pomysł. Okay. Ale tak, i był kabaret, i była oczywiście fotobudka, był magik, oczywiście był DJ, była muzyka na żywo,
No wszystko, co mogło być, to było. Ja z obiadu, to ja tam dziubnęłam trochę zupki i nawet nie wiem, czy ja w ogóle drugiego dania w ogóle, czy w ogóle zaczęłam, czy nikomu się nie oddałam. Mhm. Bo no nie byłam w stanie jeść. Jak faktycznie jest stres, to od razu mam tutaj zaciśnięte całe gardło. Nie jestem w stanie jeść. Więc no potem, jak były moje piosenki, była muza, no to ja na tym parkiecie cały czas, więc jakieś tam babeczki, candy bar, czy czekoladki tam z fontanny wskakujące, to w ogóle nie, to w ogóle o tym nie myślałam. Agnieszka, w tych wszystkich portalach plotkarskich można było przeczytać o Twoim menu i o atrakcjach, ale na koniec jeszcze, parę dni później, można było przeczytać, ile Ty za to wszystko zapłaciłaś, czyli po prostu budżecik. Zrobili Ci takie podsumowanie. No, z mojego doświadczenia wynika, że zbłądzili, ale jestem ciekawa i tutaj bym sobie na przykład chętnie z Tobą to wyklarowała, co Ty na to. Suknia ślubna od Agnieszki Maciejak, ta jedna pierwsza, 25 tysięcy złotych. 52. A w niedzielę już poszła na WOŚP, żeby nie było, że ja ją trzymam w szafie. I za ile się Nie wiem, tego nie pamiętam. W ogóle, wiesz co, ja już byłam gdzie indziej, ja już byłam w Australii chyba wtedy, więc od razu jak ją ściągnęłam... Jezu, ale wyprałaś, to ona... powiedz. Wiesz co, chyba poszła gdzieś do prania, bo to tam faktycznie trzeba było bardzo, bardzo uważać, ale tak już w niedzielę jej nie miałam. Dobra. Także mam nadzieję, że za pokaźną też sumę. Ja też za to trzymam kciuki, bo uwielbiam WOŚP. Sama przekazuję różne rzeczy co roku i uważam, że to myślę, że takie rzeczy to warto oddać niż trzymać w szafie, zwłaszcza, że się w szafie nic nie mieści. Znaczy ja swojej nie oddałam, nie pij do mnie. Naprawdę? Naprawdę. Po co ci ona? Mój mąż co roku mi to mówi, oddaj tą suknię na WOŚP. Słuchaj, no nie mogę, tak ją kocham, nie mogę. Nie mogę, ale kiedyś może do tego dojrzeję. Okay. Wiesz, może jeszcze trzymam, na przykład, wiesz, tak na, nie wiem, na przykład 10. rocznicę ślubu, na przykład no, sprawdzę, czy wejdę. Ale ubierzesz ją? No nie wiem jeszcze tego. Aga, nie mam takich dalekosiężnych planów. Zobacz, to masz tutaj kiecek. No chodź na tym, jest stara. Jak to jest dobrze z mądrym porozmawiać, naprawdę. Dzięki, Aga. Wróćmy do Twojego budżetu. Dobrze. Szpilki Christiana Louboutin 4,5 tysiąca. Chyba bez kryształków. No, z kryształkami czy bez? No z kryształkami, ale to chyba... To chyba droższe. Nie pamiętam do końca... Na drobne nie zwracam uwagi, dobrze. To było w Singapurze, nie pamiętam, niestety nie pamiętam. Strój pana młodego 3000 zł. No to... Ale uwaga, bez dodatków. Buty, spinki, koszula, trzeba było wyłożyć kolejne 4. O kurczę. Nie wiesz tego. Tego nie wiem. Dobra. Nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem. Teraz trzymaj się. Dobrze. Za salę weselną młodzi zapłacili 40 tysięcy w dniu ślubu i połowę tej kwoty na poprawiny. Co ty na to? Wynajęcie całego hotelu na 3 dni? Za 6 dych? Da się zrobić? Nie wiem, czy się da. Ja nie dałam rady. Widzisz. I to tak, nie wiem. I to bardzo nie dałaś rady, co? Może, albo nie w tej walucie może, albo... O. Do tego trzeba doliczyć alkohole i tort 10 tysięcy. Nie wiem, co lubią twoi goście. No właśnie. Może, jakiś taki rodzaj bimbra. Tata zrobił w piwnicy? Coś hodował? Tak, tak. Pędził? Stateczki, tak. Hotel dla gości. Mówiłaś mi, że miałaś 130 gości, a zapłaciłaś tak. 10 tysięcy złotych. Jak to zrobiłaś? Sama nie wiem jak, ale ta cena jakoś, wiesz co, nie przypomniałam sobie takiej ceny za tyle osób. Nie da rady, ale, co? No chyba nie, a na pewno nie w Krakowie. Zespół muzyczny 20 tysięcy. Słuchaj, za 20 tysięcy już dobrego DJ-a i jakiś mały tutaj zespół już, można w tej kwocie tak, znaleźć. Tak. Ta kwota jest w miarę okej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przypuszczenia, ile kto zapłacił za co. Opłata za mszę 2000 zł. No co, łaska, wiadomo. Co łaska? Kraków 2000. Nie pamiętam ale do końca. Ale... Możliwe. Tak. Fotograf, kamerzysta 15 tysięcy. Myślę, że tutaj są zbliżone też kwoty. Tak, dobry film takich, z wesela, tak, tyle kosztuje. Tak. Wynajęcie ochrony, uwaga, którą jeszcze zwiększyłaś dwukrotnie, za 10 tysięcy. No, ta kwota nawet nie jest bliska tej kwoty, ale no cóż. Teraz hit. Zaproszenia. Mhm. No to zaproszenia to pierdoła, papeteria. Tak. Ale do tego dekoracje, czyli te twoje tony kwiatów, tiry z Holandii. Dokładnie, bo to były tiry. Limuzyna typu Rolls Royce. Tak. I za to wszystko 5 tysięcy. Powiedz mi, jak ty to zrobiłaś?
Ale może ktoś tam, wiesz, zernie dodał albo obciął, wiesz... Obciął ci zera. Tak, tak, tak. No to może by się wtedy zgadzało. Jezu, to jest niemożliwe. No nie da rady, no. No nie da rady za te pieniądze. No nie, no to... Wykonać tego wszystkiego. No nie da rady. Oraz kreacje na przebranie za 10 tysięcy. Dwie. Ja rozumiem, że te kwoty mogą się wydawać być dużymi kwotami. Natomiast na pewno nie na ślub zorganizowany na takim poziomie takim rozmachem i na długości i w takim miejscu i z takim pomysłem na dekorację. I no jednak wiadomo, że tutaj przede wszystkim też płaciłam za prywatność, która też kosztuje, więc no te kwoty się mają nijak do tego, ile ten ślub kosztował. Aga, czy są takie rzeczy, które z perspektywy czasu byś zmieniła? Tak. Dwie rzeczy bym zmieniła. Mhm. Pierwsze to były buty, które za późno zmieniłam. Były to wysokie buty, a ja jeszcze we wtorek albo w środę, dokładnie nie pamiętam, miałam jeszcze zastrzyki w stopę, bo miałam wtedy poważne kontuzje stopy. I to tak naprawdę i w piszczel, i w stopy miałam zastrzyki, więc ogólnie miałam jeszcze podpuchniętą stopę. I pamiętam to jak teraz, kiedy stałam w tych butach chyba godzinę, kiedy składali nam goście życzenia. Po prostu moja noga już była fioletowo-sina. Ja jej w ogóle nie czułam, ona mi zdrętwiała. A jeszcze na dodatek nie było tego widać. Nie było tego widać, bo że wiadomo, tak że suknia... Tak, miałaś piękne buty. Tak, tak. A chciałam oczywiście jak najdłużej w tych butach, no bo w końcu nie po to inwestowałam w takie buty, żeby je od razu ściągać. Więc po prostu... buty, wiesz co, marzeniem tylu kobiet, no tak. Czerwona podeszwa na ślubie, no to wygląda. Ja oczywiście błędnie. Na tabletkach przeciwbólowych i przeciwzapalnych, ale one nic nie dały. Więc już miałam łzy w oczach po prostu, a jak wyszłam na salę, to po prostu pierwsze to zrobiłam, jak usiadłam do stołu, ściągnęłam te buty pod stołem i byłam boso. Więc te pierwsze dwie godziny to w ogóle byłam boso. Kiedy przebrałam swoje drugie buty. Jakie tym razem? Też Lubontina, ale 2 centymetry niższe, bo to już wszystko było tak, że ja miałam takie schodki, miałam 4 pary butów i właśnie wszystkie szły coraz niżej. Okay. Ale już mi tak bolały stopy, że w tych butach nie wytrzymałam za długo, chyba tylko godzinę. Więc potem przebrałam na jeszcze niższe, taneczne buty, bo po prostu nie byłam w tych Lubontinach, które są wiadomo pięknymi butami, ale są sztywne, twarde i po prostu niewygodne. Tak. Przynajmniej większość modeli. Większość modeli, tak. Mhm. One się przepięknie prezentują, ale no niestety najlepiej, żeby w nich siedzieć, tak. Więc szybko się ich pozbyłam i ubrałam taneczne i myślałam, że w tych tanecznych sobie faktycznie potańczę całą noc, no bo jednak to są bardzo wygodne buty, też mi się było w nich łatwiej obracać przy naszym pierwszym tańcu. No ale po prostu po 2 godzinach w tych butach, czyli około północy, znowu miałam łzy w oczach, no tak mnie bolały stopy, że powiedziałam, no nie jestem w stanie, więc wzięłam po prostu trampki, różowe trampki i w tych różowych trampkach do 5 po prostu się bawiłam. Oh, wow. Tak. I jeszcze jedną rzecz, którą bym zmieniła, to faktycznie mieliśmy Rolls Royce'a przepięknego, chyba 76 roku, no ale niestety nie miał klimatyzacji. A był upalny dzień. Upał był i my jechaliśmy po południu, około 14-15 do tego kościoła i ten Rolls Royce jeszcze nie mógł jechać więcej jak chyba 50 na godzinę. Więc my po prostu jechaliśmy 2 razy dłużej niż goście autobusem do tego kościoła. Spoceni, zapoceni po prostu, lepiący się w tym aucie. No tak, ty w sukni, która ja w po sukni, prostu ma tak. 100 warstw. Mąż on w garniturze, tak, w garniturze wszystko podszyje dokładnie. Ojej, to chyba nie był dobry pomysł. Ale wiesz, takie vintage'owe auta są bardzo lubiane przez młode pary. Tak, wyglądają tak, pięknie, stylowo. Przepięknie było, ale tak. To jest też bardzo fajna uwaga i tak naprawdę przestroga dla młodych, tak, tak. Żeby naprawdę o to zapytać. Zapytać albo na przykład przesiąść się, na przykład podjechać... Normalnym nawet autem? Autem i 2 ulice przed kościołem się przesiąść, żeby mieć faktycznie ładny wjazd i pokazać się z tej najlepszej strony takim autem, ale jednak no nie pół godziny... Nie wymęczy się pół godziny w takim aucie przed ślubem. No i oczywiście no to samo było po. Wszyscy już byli, a my mieliśmy mieć taką malutką sesję, bo jedną sesją, jaką mieliśmy, to było kilka zdjęć między ślubem a weselem. To była nasza sesja.
I my tacy zmęczeni, upłoceni z tego auta robiliśmy sesję. No więc to trwało 15-20 minut, a też nie było okazji, bo ja już tak naprawdę kilka dni później już wylatywałam do Ameryki, więc w ogóle no, nie było opcji, więc to był jedyny czas, gdzie mogliśmy zrobić chociaż kilka zdjęć. Aga, tak na koniec się zastanawiałam, czego Ci życzyć, no bo już ta kariera zakończona, więc sukcesów w sporcie nie, no wspaniałej miłości nie, bo to już masz. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Znaleźliście miłość swojego życia i chcecie sobie powiedzieć tak? Zakochaliście się od pierwszego wejrzenia, a może Wasza miłość długo dojrzewała i już dużo razem przeszliście? Jeśli chcecie mieć ślub marzeń i wesele jak z bajki, ale brakuje Wam pieniędzy, pomysłu, czasu, nie wiecie w co się ubrać, pomogę i stworzę ślub Waszych marzeń. Szukam par z pięknymi historiami miłości, które potrzebują pomocy. Jeśli miłość to wszystko, co macie, ja zajmę się resztą. Czekam na Wasze zgłoszenia. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą, czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.